Witam Was, kochani, w kolejnym filmiku. Dzisiaj chcę powiedzieć na temat tego i zachęcić Was, abyście nie uczestniczyli w różnego rodzaju protestach, manifestach itd. itd. Mają one miejsce, widzimy je coraz częściej. Wielu myśli, że robi dobrze idąc na takie protesty. Ja uważam, że nie całkiem. Dlaczego? Ponieważ protest jest to pewnego rodzaju wywołuje emocje w nas. Czyli negatywne emocje, namówienia. Przyjmiemy jedną stronę, na przykład, jeśli chodzi o politykę, tak? Drugą kopiemy przez głupie komentarze, przez wyzwiska i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że jest to pewnego rodzaju nakręcanie ludzi poprzez budzenie w nich nienawiści do pewnej grupy ludzi. Osobiście cieszę się, że nie uczestniczę w takich protestach. Bo mam okazję często oglądać to w telewizji i powiem Wam, że na sam widok jest niedobrze, ponieważ widzę tam emocje, które są tak naprawdę nakręcone, wywołane przez jakieś zdarzenie. Ludzie są wtedy nadmuchani, jak takie koguty na ringu. Mają ochotę często się wyładować na tej istocie, która jest przeciwko, tak? Poglądam jego. Często też nie mamy w tych sprawach własnych poglądów, tylko czerpiemy je z innego świata. Czerpiemy je poprzez tych, którzy wyrażają opinię za nas. Czyli organizują właśnie takie manifesty, protesty i tak dalej, przeciwko czemuś. A być świadomym, tak, pewnej sytuacji to coś innego niż uczestnictwo w takich protestach. Jest to zauważeniem pewnych spraw, tak? Ale nie buntowaniem się takim, bo przebudzeni ludzie wiedzą, że to nic nie da, taki bunt, taki protest, tak? To tyle w tym filmiku. Do zobaczenia w następnym. Pa!